I... Nie... I... Witamy wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Sobieski TV. Dzisiaj jest odcinek specjalny, ponieważ gościmy dzisiaj dwóch niezwykłych ludzi. Dwójkę niezwykłych ludzi, którymi są kandydaci na prezydenta samorządu uczniowskiego 2018-19. Jak już pewnie wiecie i zauważyliście na korytarzach ich plakaty oraz ich kampanie wyborcze, jednym z kandydatów jest Marta Kwasek, a drugim z kandydatów jest Mikołaj Marcinowski. Nie Marcin, to jest Mikołaj. Generalnie przeprowadzimy z nimi krótki wywiad, zadamy im parę pytań, a niektóre z nich będą troszkę kontrowersyjne. Także to będzie taka jakby pierwsza debata, no nie? To wy będziecie musieli sprawdzić, czy dobrze się prezentują przed kamerą, czy dobrze mówią, czy nie mają jakichś słabości czy wątpliwości, prawda? A teraz zapraszamy naszą pierwszą kandydatkę, Martę Kwasek. Witamy cię serdecznie, Marta. Pierwszym pytaniem, no to przede wszystkim jakbyś nam w skrócie opisała siebie, swoje jakieś pasje, zainteresowania i dlaczego startujesz na prezydenta drugiego ELO. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marta Kwasek, jestem z klasy drugiej E, profil artystyczno-architektoniczny. Startuję na prezydenta naszej szkoły. Ten pomysł już narodził się w sumie w pierwszej klasie, kiedy przyszłam do tej szkoły. Jestem osobą bardzo konsekwentną, która należycie wykonuje powierzone mi obowiązki. Jeżeli chodzi o moje zainteresowania, gram na gitarze od 6 lat, interesuję się również sportem. Jak mówi profil mojej klasy, jestem osobą artystyczną, osobą, która jest bardzo kreatywna i moim zdaniem to też jest taki punkt, który jest bardzo ważny przy pełnieniu funkcji prezydenta szkoły. Dobrze, no to możemy zacząć od pierwszego pytania. Jak ma według ciebie wyglądać strefa relaksu, bo takie coś zamieściłaś w swoim programie, bo tak naprawdę już mamy coś takiego jak pufy, które no wiadomo są w różnym stanie, ale możesz nam opisać jak według ciebie ma to wyglądać? No więc moim założeniem jest stworzenie zupełnie nowej strefy relaksu. Ten pomysł został już przedyskutowany z panią wicedyrektor i naszym głównym pomysłem jest właśnie, żeby przenieść sofy znajdujące się w starej sali teatralnej, czyli obecnie sali komputerowej, na to samo piętro, na ten korytarz, który znajduje się przed pokojem pani pedagog i właśnie tam chcielibyśmy umieścić te sofy oraz ten punkt łączy się też z booksharingiem, ponieważ biblioteka szkolna powiedziała, że użyczy nam kilka regałów i właśnie tam moglibyśmy kłaść nasze książki, różne magazyny, które nie są już używane przez nas, a mogą być wykorzystane przez innych uczniów. Bo z tego co wiem, tam na samej górze jest dosyć mało miejsca. A poza tym druga sprawa, czy pufy zostaną takie, jakie są? Pufy to jest zupełnie inna sprawa i chcielibyśmy również odnowić ten kącik relaksu, który znajduje się na dole, ale biorąc pod uwagę, że nasza szkoła ma mnóstwo uczniów, dlatego właśnie pojawił się ten pomysł również nowej strefy relaksu. Przedyskutowaliśmy to z panią wicedyrektor, ona była w tym miejscu, stwierdziła, że wszystko się tam pomieści, więc polegamy również na jej opinii na ten temat. To drugie pytanie. W jaki sposób chcesz usprawnić działanie szczęśliwego numerka? Czy przed ustalaniem tego punktu wyborczego byłaś świadoma tego, że ten szczęśliwy numerek jest kontrolowany przez Librusa i myślę, że działa w porządku? Ogólnie sytuacja wygląda tak, że szczęśliwy numerek pojawia się na Librusie o godzinie 21. Wcześniej pojawiał się o 22 i to zostało już w tym roku zmienione. Jednak mój sztab chciałby wstawić go... Chciałby, żeby on pojawiał się jeszcze wcześniej na tym Librusie, ponieważ, no jak wiadomo, to będzie bardzo pomocne dla uczniów, ponieważ już wcześniej będą wiedzieć przed przystąpieniem do nauki, na jakie przedmioty muszą się przygotować, z jakich ewentualnie nie będą pytań następnego dnia. I również nasza kampania zakłada to, że szczęśliwy numerek będzie wywieszany na jednej z tablic korkowych. Myślimy albo o tej przy zastępstwach, albo o tej zastępstwami, albo o tej od razu przy wejściu do szkoły. Wiem, że ten pomysł był już kiedyś... Był już kiedyś w naszej szkole realizowany, jednak odstąpiono od niego, a dużo uczniów jednak mimo tego, że szczęśliwy numerek pojawia się na Librusie, nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie w tym dniu ich został wylosowany, dlatego żeby usprawnić tą organizację, chcemy jeszcze w widocznym miejscu przywieszać go w szkole.
Kolejnym punktem programu wyborczego są nowe koszulki sportowe i ja mam takie pytanie, jakie by to były koszulki sportowe, bo z tego co wiem, to obecna prezydent Ania Kulma już wprowadziła nowe koszulki sportowe chyba dla dziewczyn. Chyba nie dla dziewczyn, no nieważne, ale podobno wprowadziła nowe koszulki sportowe, więc co to miałoby być za koszulki? Pojawił się pewien problem, który wyniknął przy wymyślaniu naszej kampanii wyborczej. Sekcja sportowa uzmysłowiła nam, że właśnie problem tkwi w koszulkach dla dziewczyn, ponieważ nie zawsze jest ich wystarczająca ilość dla osób, które mają grać w reprezentacji naszej szkoły, a biorąc pod uwagę, że w mojej kampanii wyborczej, w moich planach wyborczych znajduje się też rozbudowana współpraca z innymi szkołami, chcielibyśmy właśnie nacisk położyć na sportowe wydarzenia, to moim zdaniem taki punkt jak właśnie te nowe koszulki, dla dziewczyn również, ponieważ jak wiadomo, dziewczyny też grają różne mecze, sparingi z innymi szkołami, moim zdaniem jest to świetny pomysł, żeby właśnie wprowadzić te koszulki, które jednak nie są w najlepszym stanie, jak wszyscy jesteśmy tego świadomi. To jeszcze mam pytanie, skąd weźmiecie pieniądze na zakup takich koszulek, bo to jednak jest dosyć spora kwota. Samorząd uczniowski dostaje fundusz 1000 zł na cały rok swojej działalności, jednak oprócz tego my możemy również pisać wnioski do Rady Rodziców i ja już pisałam na Librusie do Rady Rodziców, że miałabym w mojej kampanii właśnie jak zostanę prezydentową taki pomysł, czy oni patrzyliby na to pozytywnie i dostałam odpowiedź właśnie od skarbnika Rady Rodziców, że tak, że oni będą brali te rzeczy pod uwagę, a jak wiadomo fundusze z Rady Rodziców są naprawdę ogromne, jeżeli my będziemy wnioskować o nie, to na pewno jestem przekonana, że w słusznej sprawie dostaniemy te pieniądze. W takim razie już tak zostając przy sporcie, masz w swoim programie wyborczym kolejny punkt, który brzmi organizacja zawodów sportowych, takie jak futsal, siatkówka lub koszykówka. Czy możesz nam powiedzieć, jakby to wyglądało? Czy to by była współpraca między liceami? Czy może tak jak futsal od paru lat będzie to wyglądało na rywalizacji między klasami? Myślimy głównie o tym, żeby w kontaktach z innymi liceami skupić się bardzo na tej inicjatywie K5, ale poza tym również nawiązaliśmy kontakt z innymi liceami, z którymi wcześniej w sumie nie mieliśmy do czynienia, typu 11, 10, nowe licea 44, 42 i właśnie w tych zawodach sportowych chcielibyśmy również tamte inne szkoły wziąć pod uwagę, ale jak słusznie zauważyło kilku nauczycieli, chcielibyśmy też wprowadzić takie międzyklasowe zawody. Uważam to za super inicjatywę, ponieważ wtedy moglibyśmy się lepiej zintegrować, gdyż smutne jest czasami to, że wychodzimy z dwójki jako już absolwenci, spotykamy się po kilku latach, rozmawiamy z kimś, dowiadujemy się, że on również chodził do dwójki w tym samym roczniku co my i szczerze mówiąc my kompletnie go nie znaliśmy, więc chcielibyśmy zapobiec czemuś takiemu właśnie na przykład poprzez takie międzyklasowe zawody. Wspomniałaś, że taka siatkówka lub koszykówka miałaby się odbywać między klasami, to tak myśląc co do futsalu, w futsalu znajdzie się ta grupa 6-7 chłopaków, którzy grają w piłkę nożną w klasie, a nie myślisz, że w siatkówce i w koszykówce mogło być za mało osób w klasie, żeby stworzyć drużynę klasową? Jeszcze co do wspominając, bo tutaj duży nakład jest właśnie na te drużyny dziewczyn. Też zauważmy, że jak wyglądają WF-y w sumie u dziewczyn w naszej szkole, przynajmniej z tego co ja zauważyłam, większość dziewczyn w ogóle nie ćwiczy i nic nie robi na WF-ach. Więc czy jest jakiś sens organizować takie zawody pomiędzy dziewczynami, skoro dziewczyny nie mają żadnej inicjatywy do tego, żeby cokolwiek robić na tych UEFA-ach? Nie obrażając oczywiście dziewczyn. No więc tutaj możemy w sumie przejść do kolejnego punktu mojej kampanii, odnośnie tablicy, na której chcielibyśmy rozwiesić spis wszystkich zajęć w szkole organizowanych. Bo na przykład jest coś takiego jak szkolne SKS-y, na które znam osoby, nawet w mojej sekcji sportowej są, które właśnie biorą czynny udział w takich właśnie zajęciach pozaszkolnych. Tylko mało osób o tym wie tak naprawdę. I nawet kiedy organizowany był nabór właśnie do tych szkolnych SKS-ów, również zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo mało osób o tym wiedziało, zwłaszcza pierwszaki. I na takiej tablicy, którą chcielibyśmy zorganizować, również to nie będzie również tylko zorganizowane na tablicy korkowej, można to również umieścić na naszej stronie internetowej, żeby na przykład przyszłe osoby, kandydaci, którzy chcą wejść do naszej szkoły, wiedzieli tak naprawdę, jakie mamy te zajęcia pozalekcyjne i to mogłoby ich również zachęcić. W jednym z
punktów Twojego planu wyborczego zawarłaś obecność przedstawicieli samorządu na spotkaniach Rady Pedagogicznej. Skąd w ogóle ten pomysł i czy było to w ogóle przedyskutowane z nauczycielami? Bo z tego co wiem, to raczej nauczyciele nie będą do tego podchodzić tak pozytywnie. Chciałabym wyjaśnić ten punkt, ponieważ faktycznie może on wprowadzać w błąd. No więc ta inicjatywa w sumie wpadła mi do głowy, kiedy rozmawiałam z kilkoma nauczycielami. Byli oni troszkę zawiedzeni na tle takiej współpracy między, jeżeli chodzi o samorząd, a właśnie na przykład Radę Pedagogiczną, ponieważ stwierdzili, że ich zdaniem mogłaby ona wyglądać trochę lepiej. I przykładem może być na przykład to, że obecny samorząd, oczywiście nie chcę tutaj niczego krytykować, tylko stwierdzić fakt, że na przykład z okazji Dnia Edukacji Narodowej nikt z naszego samorządu nie pojawił się na Radzie Pedagogicznej, nie złożył nawet symbolicznych życzeń właśnie Radzie Pedagogicznej i my chcielibyśmy, ten punkt właśnie ma być taką gwarancją, że my nie chcemy robić tutaj czegoś takiego, że mówiąc kolokwialnie oni sobie, a my sobie. Mam na myśli, że będziemy się pojawiać na tej Radzie Rodziców na przykład na takich wydarzeniach typu Dzień Edukacji Narodowej, żeby tymi małymi gestami właśnie tą naszą współpracę poprawiać. Napisałaś po prostu półmetek, więc można się jedynie domyślać, co się dzieje. I powiedz mi, czy to może chodzić o to, że nasza szkoła będzie organizować własny półmetek, na przykład na sali gimnastycznej albo na auli? Nie chodziło nam o coś takiego. No więc chcemy tutaj głównie zawiązać współpracę z jednym z innych liceów. Czekamy teraz w sumie, jak rozwiną się wybory prezydenckie w piątce, ponieważ mamy tam dobry kontakt z oboma kandydatami. Również współpracujemy z samorządem z jedynki oraz z ósemki i myślimy, żeby właśnie połączyć tą inicjatywę z jakimś innym liceum i ja sobie zdaję sprawę, że to wyszłoby taniej, ponieważ ten półmetek zorganizowany byłby bez osób towarzyszących, a zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre osoby mogą niechętnie podchodzić do tego pomysłu, na przykład ze względu na koszty. My byśmy rozsądnie to ominęli, połączyli się z inną szkołą i zorganizowali to bez osób towarzyszących, żeby wyszło taniej. Powiedz mi, jak to się stało, że wybory w dwójce przerodziły się z takiego wielkiego hajpu na taką cichą kampanię, no nie? Bo nie wiem, czy pamiętasz, my bardzo pamiętamy, że w tamtym roku ta kampania była naprawdę potężna, bo wszystko się działo, były plakaty, były spoty, były po 2-3 spoty, po prostu walka między czterema kandydatami była bardzo zacięta, a w tym roku to jest takie... To jest takie ciche, to jest takie spokojne. Jeszcze nie widzieliśmy, do wczoraj praktycznie nie widzieliśmy spotów wyborczych. Wydaje mi się, że dużo też zależy od tego, że w tym roku mamy tylko dwóch kandydatów w porównaniu do zeszłego roku, kiedy była ich cała czwórka. Poza tym chciałabym zaznaczyć dość istotny punkt, że w tym roku nie pozwolono nam rozdawać ciastek na przykład pod pokojem nauczycielskim i ja oczywiście zamieszczałam informacje, gdzie to się będzie odbywać na naszym fanpage'u na Facebooku, gdzie serdecznie Was zapraszam, ponieważ tam właśnie znajdują się najistotniejsze informacje odnośnie całej mojej kampanii wyborczej. Wydaje mi się właśnie, że poprzez taką niewiedzę, gdzie w sumie kumuluje się taki na przykład rozdawanie ciastek, może się wydawać, że faktycznie jest trochę pusto i cicho. Ja tak nie uważam, ponieważ mój sztab bardzo się stara, rozdajemy lemoniady, jak widać na załączonym obrazku. Mamy ulotki, plakaty i nasz Facebook bardzo dobrze się rozwija, nasz fanpage na Facebooku, gdzie serdecznie Was zapraszam. To ostatnie pytanie, chyba takie najważniejsze, na które dużo osób nie zna odpowiedzi. Jakie jest Twoje hasło wyborcze? Przyznaję, że faktycznie mieliśmy problem z wymyśleniem mojego hasła wyborczego pod moje nazwisko. I tak na dobrą sprawę wynikło ono w sumie już w trakcie kampanii, kiedy kiedy padł pomysł rozdawania lemoniady, ponieważ to w pewnym sensie trochę kojarzy się z moim nazwiskiem, nazywam się Marta Kwasek. I wydaje mi się, że właśnie takim najbardziej rozpoznawalnym teraz hasłem jest to, co widnieje tutaj na lemoniadzie, czyli pozwól kwasek osłonić twój dzień. Jednak chciałabym zaznaczyć, iż hasło wyborcze nie jest najważniejsze w całej kampanii wyborczej i liczę na to, że nie wszyscy skreślą nas tylko dlatego, że pojawia się ono na lemoniadach, a nie na przykład na plakacie. Moim zdaniem nasza kampania wyborcza, nasze plany wyborcze są przemyślane, bardzo racjonalne i mam nadzieję, że wytłumaczyłam je tutaj dość dokładnie. No to w takim razie chyba już zadaliśmy Ci wszystkie możliwe pytania. Także dziękujemy Ci serdecznie. Mamy nadzieję, że lud oceni Twoją wypowiedź. Zobaczymy, jak wypadnie kontrkandydat, który zaraz do nas tutaj zawita. Także
Dziękujemy Ci bardzo i do zobaczenia. I życzymy powodzenia. Ja również dziękuję bardzo. Kolejnym kandydatem jest Mikołaj Marcinowski. Także chcemy go serdecznie powitać. Zapraszamy. No to tak, zaczynając, może opowiesz nam o sobie, kim jesteś, co tu robisz, z czym przyszedłeś, czemu chcesz być prezydentem? Dobrze, dobrze. Jestem uczniem klasy drugiej H, profil humanistyczny. Do społeczności Sobieskiego dołączyłem w październiku w zeszłym roku szkolnym. Od razu zacząłem zwracać uwagę na to, co dzieje się w tym właśnie środowisku i były momenty, że niejednokrotnie myślałem o tym, co można jeszcze tutaj ulepszyć, co można ciekawego wprowadzić do tego, żeby każdy uczeń, który tutaj uczęszcza, naprawdę miał możliwości do swojego własnego rozwoju. Gdzie i kiedy miałyby się odbywać konkursy Kahoot? Po lekcjach, czy może podczas lekcji? Bo to jest takie dosyć kontrowersyjne pytanie. Kontrowersyjne pytanie. Pomysł na konkursy Kahoota zrodził się już w zeszłym roku szkolnym podczas Dnia Geografii. Wtedy właśnie taki konkurs został przeprowadzony jako właśnie uatrakcyjnienie tej celebracji tego Dnia Geografii. Tematem głównym była Ameryka Południowa, jeśli dobrze pamiętam. No i takie zwieńczenie właśnie w formie konkursu wiedzy, którą uczniowie przyjęli w trakcie tych 45 minut. Bardzo ciekawy element, bardzo spodobała mi się ta forma. Nie ukrywam, że wcześniej nie spotkałem się z taką platformą, która udostępniałaby takie możliwości. No i teraz po wstępnej dyskusji, a w zasadzie już całkiem zaawansowanej, bo wstępna była zrealizowana już kilka tygodni temu z panią wicedyrektor. Następnie skonsultowałem to z profesor Baran, zajmującą się organizacją Święta Niepodległości, bo właśnie o tym nawet na fanpage'u na Facebooku wspominaliśmy, że właśnie taki konkurs Kahoot miałby być rozbudowaniem celebracji określonego święta, czy też dnia tematycznego w naszej szkole, więc wszystko odbywałoby się za zgodą nauczycieli, tak jak już mówimy o 11 listopada i to bez względu na wynik wyborów, taki konkurs zostanie przeprowadzony i nie ukrywam, że będę miał ogromną przyjemność właśnie pomóc go zrealizować i to w ten sposób by wyglądało. Nie kolidowałoby to w żaden sposób z tym, czego chcą nauczyciele, co mają w planie nauczyciele na dane godziny lekcyjne, bo wszystko odbywałoby się po prostu z ich autoryzacją, z ich zgodą, no bo musimy zawsze brać ten aspekt pod uwagę, tak? Kolejny podpunkt, czyli Mistrzowie Sobieskiego. Powiedz mi, na czym on ma polegać, co to w ogóle jest? Codziennie, chodząc tutaj do naszej szkoły, mijamy masę ludzi i to jest może populizm, ale tak faktycznie jest. I pomyślcie sobie, że każdego dnia gdzieś, czy to jest zakątek korytarza, czy to jest ostatnia ławka, czy pierwsza ławka, ktoś, kto może wydaje się względnie nie być kimś, kto w międzyczasie między kolejnymi sprawdzianami czy lekcjami realizuje jakieś swoje hobby, czy zdalnie, czy też osobiście wiąże się to z różnymi poświęceniami. I pomyślcie, że mamy wiele osób, z którymi już rozmawiałem, które mają na swoim koncie tytuły i to rangi nie tylko państwowej, ale też międzynarodowej w dyscyplinach sportu, na wystawach fotograficznych. Mamy kilka uczniów ze zdjęciami, które są poważane przez wielu krytyków i myślę, że takie osoby powinny zostać gdzieś tam przez samorząd właśnie wypromowane, bo my dzięki tym środkom, które potencjalnie będziemy mieli prawo użyć, czyli tak jak Sobieska Platforma Informacyjna, mam nadzieję współpraca z Sobieski TV, możemy coś takiego zrealizować. Widzieliśmy to w postaci krótkich, średnich wpisów na Sobieskiej Platformie Informacyjnej. Nie wykluczamy współpracy z FAMą oczywiście, bo takie komentarze też słyszałem. Natomiast to miałby być generalnie pomysł samorządu i realizowany przez samorząd. Jeżeli FAMA zgodziłaby się na realizację tego w postaci publikowania sporządzonych przez nas artykułów, reportaży ze zdjęciami, jak najbardziej jesteśmy otwarci na taką propozycję. Chodzi po prostu o to, żeby pokazać, że w naszej szkole znajduje się masa kozaków. Kolejna sprawa, bardzo podobna, ale już przed chwilą się dowiedzieliśmy, że jednak inna, jak u kontrkandydata. Masz w swoim planie podpunkt, który mówi, że odnowisz kącik pów. Jak byś to chciał zrobić? Jak by to miało wyglądać? Jaki jest plan? Czy będzie więcej pół, więcej kolorów, większe pufy? Może jakieś drugie miejsce kącika pół? Koncepcja jest bardzo prosta, jest realna, jest możliwa do spełnienia i została już przedyskutowana z dyrekcją.
Mamy na myśli odnowienie pów, które są umieszczone koło sali gimnastycznej. Chodzi o uzupełnienie będącego w środku wypełnieniem styropianu, uformowanie ich i oczyszczenie tego materiału, który pokrywa ten wsad, po to, aby po prostu wyeliminować kurz, bo po prostu przez lata to się zebrało i codzienne użytkowanie tego, no nie musimy się oszukiwać, ubrania z pola, przechodząc nawet gdzieś w okolicach szkoły, zbieramy na siebie masę brudu i on potem jest gdzieś tam umiejscawiany na tych pufach i wydaje mi się, że to na pewno umożliwiłoby jeszcze milsze spędzanie czasu, gdyby one chociaż przez jakiś czas świeżo pachniały, nie miały na sobie plam i żeby ich uformowanie było nieco łatwiejsze, to znaczy, żeby można było sobie uformować zagłówek, powiedzmy coś pod nogi. To jest coś, co nie wymaga dużych nakładów ani pieniężnych, ani organizacyjnych. Mam znakomity sztab, który na pewno podejmie się wykonania tych prac fizycznych w postaci oczyszczenia materiału i wsypaniu, tak jak mówiłem, tego styropianu do środka, co może skutkować pozytywnym efektem, czyli żeby kącik puf stał się tym kącikiem puf, który był w momencie powstania. Masz także tutaj zawarty podpunkt turniej futsalu. Ten turniej futsalu, jak już wiemy, on istnieje, był w tamtym roku organizowany, więc dlaczego też pojawił się w twoim programie wyborczym, skoro to jest kontynuacja, nic nowego? Szczerze mówiąc, uważam, że plan wyborczy oczywiście odnosi się do tego, co chcemy wprowadzić, ale niekoniecznie musi stanowić jakieś drastyczne nowości, bo z rozmów z wieloma osobami, bo nie ukrywam, że przed przystąpieniem do w ogóle procesu kandydatury, do wszystkich formalności, zbierałem opinie od wielu naszych, nawet trochę mniejszych środowisk, tworzące jedną wielką społeczność w naszej szkole. I w turniej futsalu to jest niezwykle popularne wydarzenie. W zeszłym roku mieliśmy reprezentację praktycznie każdej klasy. Rozgrywki odbywały się w sobotę, dzień wolny, więc organizacja tego z punktu widzenia ucznia, który nie ma w perspektywie najczęściej korków, które są obecne w tygodniu, jest, wydaje mi się, dobrą koncepcją i chodzi nam o kontynuację tego, usprawnienie pewnych kwestii, zrobienie po prostu tego tak samo dobrze, jak zrealizował to poprzedni samorząd, a może jeszcze lepiej. Tak jak mówię, to nie jest nowość, to jest kwestia, która wymaga sporej ilości organizacji. Pisałem o tym na stronie na Facebooku. To jest kwestia zorganizowania ratownika medycznego, sędziego, żeby wszystko odbywało się profesjonalnie. Kierownik administracyjny naszej szkoły musi pozostać powiadomiony o takim fakcie, plus nauczyciel, który by sprawował pieczę nad uczniami obecnymi na hali podczas takiego turnieju, więc wymaga to trochę załatwiania. Natomiast choć nie jest to nowość, element, który moim zdaniem powinien się znaleźć ze względu na to, że na pewno jednoczy tą piłkarską społeczność w naszej szkole. To jeszcze właśnie dużo pewnie osób zastanawiało się nad twoim hasłem wyborczym, czy go masz w ogóle. Z tego, co nam już teraz powiedziałeś, jest to pewnie hasło now, czyli teraz. Jakbyś chciał go jeszcze pokrótce zinterpretować? Ja myślę, że to hasło tworzy to nazwisko i te trzy litery mają tak właśnie tworzyć taką wewnętrzną grę liter. Bardzo ciekawie się to złożyło i naprawdę konia z rzędem całej naszej drużynie, całemu naszemu sztabowi, który właśnie wpadł na taki pomysł, żeby tak to przeprowadzić. A to hasło nie jest przypadkowe, bo odnosi się do wszystkich tych pięciu punktów, które tutaj zawarliśmy na ulotkach, na plakatach, tak jak mówiłem. To ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ dużo osób ma wątpliwości co do twojego planu wyborczego. Dużo osób mówi, że tego planu w ogóle praktycznie nie ma, a to, co jest zawarte w planie wyborczym, to jest w sumie wszystko, co już jest. Więc teraz twoje pytanie, dlaczego twój plan wyborczy jest tak ubogi? I w sumie nie ma w nim nic takiego nowego, konkretnego, co mógłbyś wprowadzić do tej szkoły. Ja powiem jedną rzecz. Uważam, że najważniejszym zadaniem prezydenta, a w zasadzie całego sztabu, całego samorządu, bo koniec końców to, że na tym zdjęciu znalazłem się ja, jest to pewnego rodzaju formalność, bo tak naprawdę kandydatem jesteśmy my wszyscy. Cały zespół, który będzie starał się zrobić wszystko to,
co tutaj zaplanowaliśmy, co wypisaliśmy na tych ulotkach. I koniec końców to, co mówisz, czyli ten brak, wydawałoby się, nowości, może być tylko pozorny, bo tak naprawdę trzeba przede wszystkim zacząć od samego rdzenia, tak? Czyli poprawa organizacji, usprawnienie jej. Absolutnie nie nawiązuje tutaj do złego działania samorządu, natomiast wiadomo, że zawsze jest coś, co można poprawić. I to jest taki niewpisany punkt, na którym na pewno chcielibyśmy się skupić, o czym też będę mówił na debacie, czyli na przykład usprawnienie działania Sobieskiej Platformy Informacyjnej, uporządkowanie pewnych komunikatów, czyli wyróżnienie, czy też odfiltrowanie, powiedzmy, wpisów dotyczących ofert kupna, sprzedaży, czy to podręczników, czy innych materialnych rzeczy od komunikatów, które są naprawdę istotne, które są przekazane od samorządu, od nauczycieli, które wymagają naprawdę nagłośnienia, tak żeby odseparować Sowiecką Platformę Informacyjną zawierającą najważniejsze informacje od, powiedzmy, powstałej we wrześniu tego roku bodajże grupy Sowieckim Targiem, jeśli się nie mylę, czyli grupy, która no, w tej chwili na moje oko nie ma takiej żywotności i której na pewno by się przydała, którą możemy ożywić tylko pod warunkiem, że faktycznie społeczność zgodzi się na taki ruch, bo wydaje mi się, że pomysł jest bardzo, bardzo celny, to znaczy wyróżnienie na Sobieskiej Platformie, tak jak mówiłem, najważniejszych komunikatów, a przeniesienie wszystkich pozostałych rzeczy na boczny tor, to znaczy absolutnie nie umniejszając wadze sprawy sprzedaży biletów na koncert Dawida Podsiadło, natomiast absolutnie musimy stanąć przed lustrem i stwierdzić, że faktycznie są rzeczy, o których powinno się mówić dużo gęściej, dużo więcej niż o tych, które, powiedzmy, dotyczą czasu wolnego. A nowości, to co tutaj jest na tych ulotkach, nie wszystko to, co już jest, musi funkcjonować w tej samej formie, w której już było. Konkursy Kahoota, wydaje mi się, że nie było to tak sformalizowane, jak my to chcemy zrobić, to znaczy, że faktycznie, żeby było to taki punkt, gdzie każdy legitymuje się swoim imieniem i nazwiskiem, czy będzie to zespół klasowy, o którym rozmawiałem już z nauczycielem zajmującym się właśnie świętem 11 listopada. Chodzi o to, żeby gdzieś tam wprowadzać takie małe smaczki, takie małe modyfikacje, które koniec końców dadzą zadowalający efekt. I poza tymi 5 punktami, rozważaliśmy też zamienienie krawatów dla dziewcząt na apaszki. Rozważaliśmy zrealizowanie ogródka polowego letniego. Tylko że te wszystkie pomysły skonsultowaliśmy z dyrekcją. Zderzyliśmy się w pewnym sensie ze ścianą i ja tego nie ukrywam, bo pomysłów mieliśmy naprawdę dużo, natomiast po weryfikacji i wspólnej wewnątrz naszego zespołu i z organami instancji wyższej, zdaliśmy sobie sprawę, że tak naprawdę jest sporo rzeczy, które nie do końca są w 100% tak zależne od uczniów i postanowiliśmy postawić na takie rzeczy, których jesteśmy pewni i które wiemy, że jesteśmy w stanie zrealizować przy swoim największym udziale, gdzieś zmniejszając zaangażowanie nauczycieli, którzy też mają bardzo dużo obowiązków, to oni tutaj trzymają tą całą szkołę i też chcielibyśmy ich w pewnych zakresach wyręczyć, wzbogacając obecne formuły, tak jak Święto Niepodległości, Dzień Geografii i tym podobne konkursami. I tak samo też wyjść z pomocną dłonią w innych kwestiach. To nie wszystko to, co stanowi ulotka, o czym tutaj w tej chwili powiem, czy o czym powiem na debacie, stanowi 100% plan wyborczy, bo tak jak mówię, przez wszystkie poprzednie kadencje każdy samorząd bardzo skupiał się na tym, aby ta komunikacja między nami, uczniami, między też pośrednio nauczycielami była na najwyższym poziomie. I to jest taka niespisana nowość, którą na pewno chcielibyśmy, tak jak mówiłem, wprowadzić. No to tak już powoli kończąc, zostaje nam ostatnie pytanie, takie może dla ciebie mocno deprawujące. Otóż, czy miałeś jakieś wątpliwości co do swojej kandydatury? A może miałeś problem ze sztabem? Myślę, że każdy inteligentny człowiek, który podchodzi do pewnych spraw na poważnie i który zdaje sobie z odpowiedzialności, jakie niesie urząd prezydenta, czy też samorząd uczniowski, na pewno jest świadomy tego, że to wymaga olbrzymiej odpowiedzialności, zaangażowania, czasu. I tak samo ja, jak i mój sztab, jestem przekonany, że także Marta, chcemy realizować te obowiązki i to reprezentowanie szkoły naprawdę godnie, w takim stopniu, żeby ta różnica
w tym sztabie, w tej powiedzmy nowym samorządzie nie była widoczna, negatywna, a właśnie żebyśmy poprawili jej działanie, jakiekolwiek w stopniu ono by nie występowało, bo o to się to wszystko rozbija. Czyli kwestia tego, że żeby zrobić coś naprawdę dobrze, musimy być pewni, że mamy na to czas, że jesteśmy w stanie wywiązać się ze wszystkich obowiązków, że to, co stoi u nas na pierwszym miejscu, czyli na pewno nauka, bo przecież po to w tej szkole tutaj jesteśmy, nie przeszkodzi nam, nie będzie kolidować z tym, co będzie nas czekać jako sprawujących urzędy w samorządzie uczniowskim. I jeśli chodzi o wątpliwości, to właśnie tak to się przedstawia. To jest po prostu naturalny objaw tego, że chcemy naprawdę przyłożyć się do tego, co może przed nami. W takim razie dziękujemy Ci za wywiad i życzymy powodzenia. No to już skończyliśmy wywiady, które były bardzo długie, jak widzicie. Tak jak w tamtym roku cały STV z wywiadami trwał 20 minut, to w tym roku 20 minut trwała praktycznie cała nagrana wypowiedź. Także jak ktoś dotrwa do końca, to łapki w górę. No, także już mogę sobie tutaj usiąść bliżej. Już żaden kandydat do nas nie przyjdzie. Szkoda, bo wiecie, im więcej kandydatów, tym jest ciekawiej. Także w tym roku, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Przed nami czeka nas debata, przed nami są wybory, być może potem druga tura, aczkolwiek wątpię, bo wiadomo, przy dwóch kandydatach druga tura to już jest teraz tak naprawdę. Bądźcie na bieżąco, oglądajcie nas, patrzcie na sobie skąd platformę, patrzcie na strony kandydatów Mikołaja, Marty. Przede wszystkim bądźcie na wyborach, bo to jest najważniejsze. Wasza obecność i to tak naprawdę od Was zależy, który z kandydatów wygra. Także nie obchodźcie się obojętnie.